Natomiast południe, jeśli chodzi o gospodarkę, na czym polega różnica? To było także w mniejszym zakresie, ale było także w Stanach Północnych czy Północno-Wschodnich. Tylko była różnica w sposobie gospodarowania. Tak jak mówiliście, rolnictwo na północy także występowało, ale były to głównie tak zwane gospodarstwa farmerskie, czyli po prostu gdybyśmy porównali do na przykład warunków polskich, to nie są te rozmiary, prawda? To jest wyznanie. Co jeszcze? Jeszcze. Wyznaniowa religijna. Jaka jeszcze? Na południu Państwa mieli rolnictwa na północy rolnicy, prawda? Którzy byli wolni są. Właśnie, więc tu jest tendencja do... W ogóle nie ma niewolnictwa praktycznie na północy. Natomiast jest ludność niewolna. A może odwrotnie, jak się nazywa forma związku państwowego, w którym jest silny rząd centralny i mała autonomia wewnętrzna poszczególnych części? Federacja i konfederacja, to które międzynarodowe? Może inaczej. Dobrą drogą myślisz tylko mocniej. Jeżeli by tych cel nie było, ochronnych, dlaczego? Chciało eksportować głównie do Anglii i obawiały się, że jeżeli Ameryka wprowadzi to ochronne, to Anglia odpowie również słami ochronnymi, w tym eksport.